Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kwarantanna w Hi-Fi, bo dzisiaj czwartek i długo wyczekiwany przeze mnie jazzowy koncert. Proszę Państwa, ja od dawna już planowałem, żeby zaprosić Pawła Pańtę, wybitnego kontrabasistę, gitarzystę basowego, pedagoga, no wspaniałego, wszechstronnego artystę, no ale się nie udawało. Niedawno byłem w Sopocie na prawykonaniu koncertu na kontrabas i orkiestrę specjalnie dla Pawła skomponowanego przez Janusza Strobla. I powiem Państwu, że chociaż kontrabas to jest instrument, który nie bardzo kojarzy się z wirtuozerią, to jest błąd. Zobaczą Państwo, Paweł jest rzeczywiście wirtuozem kontrabasu i przekonałem się o tym wielokrotnie, bo zazwyczaj kontrabas kojarzymy jako instrument towarzyszący, ten instrument będący podstawą jakichś większych lub mniejszych zespołów, podstawą rytmiczną, podstawą dźwiękową, basową, jakichś większych lub mniejszych zespołów, a okazuje się, że kontrabas może być również bardzo pięknym, wirtuozowskim instrumentem. Proszę Państwa, Paweł Pańta, jak na pedagoga przystało, zaprosił do współpracy dwóch bardzo młodych ludzi. Stanisław Pańta, pianista, nieprzypadkowa zbieżność nazwisk, syn Pawła, i Tymek Papior, znakomity perkusista, wszechstronny muzyk, bo o ile wiem, również komponujesz, tak? No właśnie, również komponujesz. Paweł, do ciebie jako do lidera tego całego zespołu pytanie, co dzisiaj usłyszymy? Zagramy materiał z najnowszej płyty Paweł Pańta Trio Młodość, gdzie właśnie całą płytę zagrał Stanisław, a Tymek Papior podzielił funkcje perkusyjne również ze wspaniałym, troszeczkę starszym, o niewiele lat, Patrykiem Doboszem, też wspaniałym perkusistą, ale dzisiaj no, wykorzystałem ten fakt, że Tymek prosto z Rotterdamu na święta przyjechał, został tutaj, ale jutro już wyjeżdża z powrotem studiować w Rotterdamie, więc z przyjemnością właśnie z Tymoteuszem zagramy materiał z płyty Młodość. Znakomicie, bardzo się cieszę. No to zapytam, korzystając z tego, że Tymek jest w Polsce, jak to się stało, że znalazłeś się w Rotterdamie? Miałem taki plan, że chciałem wyjechać gdzieś po szkole, żeby pozwiedzać sobie trochę świata i zobaczyć, gdzie jest dobrze, a gdzie nie. I właśnie jestem na początku tej podróży, więc na razie jakoś tak wyszło, że z dziewczyną wyjechaliśmy do Holandii i na razie tam będziemy siedzieć jeszcze w tym roku. A potem co będzie, no to jeszcze nikt nie wie. Tu widzimy perkusję, ale o ile wiem, zajmujesz się różnymi innymi zajęciami muzycznymi. Tak, no jestem też kompozytorem. Ostatnio zacząłem produkować też swoją płytę i moją edukację rozpocząłem grając 7 lat na akordeonie, więc różne rzeczy się przewlekły przez moje ręce. No to rzeczywiście multiinstrumentalista i Staszek, Stanisław Pańta. Jesteś, o ile wiem, studentem znanego doskonale słuchaczom naszym z Radia dla Ciebie, Karola Radziwonowicza. Jak to się stało, że syn basisty został pianistą? Szczerze powiem, że ta decyzja była trochę, może nie, no nakierunkowana. Wymuszona. Nie wymuszona, ale sam fortepian był taką decyzją, którą rodzice trochę mi podsunęli, bo chciałem, tak jak tata, też grać na kontrabasie i planowałem iść, uczyć się grać na gitarze. Ale zmieniło się to na szczęście i zostałem przy fortepianie. No więc przekonają się Państwo doskonale słuchając Stanisława, że rodziców trzeba słuchać, bo oni mają zawsze rację. W związku z czym zapraszam, mam nadzieję, że od czasu do czasu się odezwiecie i powiecie, co będziecie grali, co wam w duszy gra i co w naszym studiu gra. Dziękuję bardzo, czekamy. Thank you.
Stanisław Pańta, fortepian, Tymek Papior, perkusja. Zagraliśmy dla Państwa dwie pierwsze kompozycje otwierające album Młodość i to są dwie kompozycje Stanisława, Untitled i Młodość tytułowa. Teraz chcielibyśmy dla Państwa zagrać przepiękną melodię, która długo chodziła mi po głowie, aż w końcu zrobiłem małą reharmonizację i z przyjemnością dla Państwa zaprezentujemy tytułową melodię z filmu Lista Schindlera, kompozycja Johna Williamsa.
Thank you.
prawdziwy koncert jazzowy nie może się obyć bez bluesa. I to był właśnie Arco Blues. Mimo, że w ogóle nie używałem smyczka, ale taka przewrotna nazwa Arco Blues. Teraz chcielibyśmy troszeczkę zmienić nastrój i zagramy dwie połączone ze sobą kompozycje. Pierwsza autorstwa mojego i Stanisława Omasz a Chopin i druga to Mazurek Bedur Fryderyka Chopina. Thank you.
To się nazywa radiowa punktualność. 19 wybiła, koniec wspaniałego recitalu. Proszę Państwa, ogień, żywioł, dawno nie było takiego koncertu jazzowego w naszym radiu, a było wielu znakomitych muzyków. Myślę, że siedzieli tu przy tym miejscu Adam Makowicz, siedział Adzik Sendecki i byliby dumni z Ciebie, Staszku. Naprawdę. Gratuluję Panowie, bardzo, bardzo dziękuję. Stanisław Pańta, Tymoteusz Papior i Paweł Pańta, wybitny multiinstrumentalista, kontrabasista, gitarzysta basowy. No, tak prywatnie mój, jeden z moich ulubionych muzyków. Cudowny człowiek, wspaniały, dobry, kochany i tak niech będzie. Dziękuję bardzo Wam za ten wspaniały koncert i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz w tym studiu. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc Państwu.